W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona ogłoszonym konsultacjom w sprawie przebiegu łącznika ulic Wojska Polskiego Stanisława Staszica. Chodzi o zbudowanie części drogi, która za kortami tenisowymi będzie rozwidlała się i osobno łączyła z ulicą Gwarków i ulicą Staszica do ulicy Poznańskiej, natomiast ma być wybudowana ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem. Na taką propozycję miasto uzyskało zgodę z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wpięcie w ulicę Gwarków i ulicę Staszica nastąpi bez konieczności przebudowy tego skrzyżowania. Z realizacją tej inwestycji trzeba się jednak spieszyć, aby nie stracić kilka milionów złotych unijnych dotacji. Dlatego w tej chwili konsultacje, ponieważ właśnie w ostatnich dosłownie godzinach udało się nam uzyskać zgodę ze strony zarządcy ulicy Staszica i Poznańskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Bydgoszczy, na możliwość realizacji tego drugiego wariantu, czyli wpięcia się z naszą ulicą w ulicę Staszica, a nie przy stacji BP w skrzyżowaniu Poznańskiej i Staszica. No a po drugie, czas nagli, jest godzina zero w tej chwili. Albo rozpoczniemy realizację tej inwestycji w tym roku, teraz wiosną, i skończymy ją jesienią najpóźniej na początku przyszłego roku, albo też będziemy musieli zrezygnować już ze zdobytych pieniędzy unijnych z 3 milionów złotych na realizację tej drogi. No i decyzja w związku z tym jest bardzo ważna i ważka. Po prostu albo realizujemy ją w wariancie drugim, albo też nie. Inwestycja ma kosztować 8 milionów złotych, z czego 4 miliony może pochodzić z Unii Europejskiej. O zgodę na budowę łącznika ratusz chce jednak zapytać mieszkańców. Szanowni Państwo, mamy dwa warianty do zachowania się w tej chwili, jeżeli chodzi o budowę połączenia ulicy Wojska Polskiego, Alei Niepodległości, a więc osiedla Rąbińskiego, z centrum miasta, skrzyżowanie ulicy Poznańskiej i Staszica. Albo zbudujemy w wariancie drugim tę ulicę, albo w ogóle tej inwestycji nie zrealizujemy. Decyzja należy do Was. Każda decyzja, jaką podejmiecie, ma swoje plusy, oczywiście minusy. Ja dostosuję się do większości tych opinii, jakie Państwo jako mieszkańcy Inowrocławia złożycie. Budowa wspomnianego łącznika nie jest wymarzonym rozwiązaniem, ale jak na razie jedynym w tym rejonie, jakie można zrealizować. Przypomnijmy, póki co nie ma szans na powstanie bezpośredniej drogi łączącej ulicę Wojska Polskiego ze skrzyżowaniem ulic Staszica i Górniczej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z powodu braku środków finansowych odmówiła realizacji przebudowy skrzyżowania tych ulic. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie poprzez wysłanie maila z opinią na adres inwestycje@inowroclaw.pl lub złożenie pisemnego stanowiska w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich. Opinie mieszkańców są przyjmowane do 7 kwietnia. W ostatni weekend marca w Teatrze Miejskim odbyła się 12. Arlekinada, czyli ogólnopolski festiwal małych form teatralnych. Ostatni weekend marca upłynął w Inowrocławiu pod znakiem teatru. Dwa dni zmagań, 9 młodzieżowych teatrów, 5 profesjonalnych i 6 młodzieżowych jurorów, 97 młodych aktorów i 1 muzyczna gwiazda. Tak w liczbach przedstawia się 12. Ogólnopolski Festiwal Teatralny Arlekinada. O uznanie jury, aktorów Beaty Kawki i Piotra Grabowskiego, reżysera i scenarzysty Tomasza Wasilewskiego, krytyka filmowego i teatralnego Łukasza Maciejewskiego, dramaturga Jerzego Rochowiaka, a także uwielbienie publiczności, najwyższy laur Arlekinady, walczyły młodzieżowe grupy teatralne z niemal całej Polski. Młodzi aktorzy zaskakiwali pomysłami, a jurorzy w artystycznych wypowiedziach poszukiwali prawdy. Znaczy, przede wszystkim prawdy, znaczy czegoś, co mnie dotknie, co spowoduje, że że coś się we mnie wydarzy. I jakby to jest, myślę, strasznie ważne, żeby pracując z młodymi ludźmi, pozwolić im, oczywiście mając nad tym jakby opiekę, bo to jest bardzo też ważne, żeby ich gdzieś poprowadzić, jakby w ich spojrzeniu, w ich emocji, w ich wrażliwości i tak dalej, żeby nie zgubić tej prawdy, którą oni mają przez to, że jakby zaczynają drogę w teatrze. Za najlepszy zespół teatralny uznano przedsiębiorstwo indywidualnej groteski z Torunia. Zwycięski spektakl Szczeliny przyniósł złoto również reżyserce Hannie Sierdzińskiej, która została uznana najlepszym reżyserem festiwalu. No, szczęśliwi i oszołomieni naprawdę jeszcze bardzo, ponieważ
No zupełna bomba, że ja jeszcze w ogóle nie mogę jakby skomentować tych wyników i gratulacji. 30 marca odbył się pierwszy charytatywny bieg po uśmiech na rzecz podopiecznych fundacji Rozwój to Radość. Ponad 100 osób pobiegło w pierwszym wiosennym charytatywnym biegu po uśmiech zorganizowanym przez Fundację Rozwój to Radość, Urząd Miasta Inowrocławia i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Imprezie patronował prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza. Biegaczki i biegacze mieli do pokonania dystans 3 km trasą wiodącą po Parku Solankowym. Pierwszy linię mety na stadionie imienia inowrocławskich olimpijczyków pokonał Waldemar Tomczak z Gniewkowa. Znaczy, zaczęło się wszystko od naszej koleżanki Magdy Niemiec. Ona to jest bardzo zaangażowana w ten bieg, no i po prostu od niej się tej wieści dowiedzieliśmy, że taki bieg jest zorganizowany, no i trzeba wystartować w takich biegach, trzeba popierać takie idee. Pieniądze zebrane z wpisowego na bieg po uśmiech zostaną przeznaczone na terapię dla dzieci, zajęcia ruchowe, zajęcia na basenie, zajęcia taneczne czy hipoterapię dla małych podopiecznych fundacji Rozwój to Radość. W miniony poniedziałek w Urzędzie Miasta odbyła się pierwsza wiosenna sesja Rady Miejskiej Inowrocławia. Tym razem Rada Miejska Inowrocławia rozpatrywała uchwały z zakresu m.in. spraw finansowych, inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, kulturalnych i społecznych. W miniony poniedziałek radni zebrali się plenarnie po raz 41 w tej kadencji, podjęli 14 uchwał. Najobszerniejszym materiałem były 3 sprawozdania. 2 z tych sprawozdań dotyczyły działalności 2 dużych instytucji miejskich, to jest Kujawskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Miejskiej. 3 dokument zatytułowany sprawozdaniem dotyczył oceny zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Można tutaj dodać, że w minionym okresie miasto zainwestowało ponad 124 miliony złotych, z czego ze środków własnych było to 56 milionów. Różnica pochodzi właśnie ze środków zewnętrznych. Radni pochylili się nad pakietem uchwał dotyczących spraw społecznych. Chodzi o realizację zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok wraz z wykazem potrzeb na 2014 rok. Przyjęto też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych w 2014 roku. Szczegółowe informacje na temat ostatniej sesji Rady Miejskiej można znaleźć na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Kierowcy nagminnie parkują w miejscach niedozwolonych. Szczególnym przypadkiem lekceważenia przepisów ruchu drogowego jest zatrzymywanie się na terenie przyległym do szpitala. Inowrocławska policja wyczerpała limit cierpliwości. Chodzi o niebezpieczne sytuacje, jakie często zdarzają się przy inowrocławskim szpitalu. Tam kierowcy nic nie robią sobie ze znaku zakazu, parkując w niedozwolonym miejscu i często blokując przejazd karetek pogotowia. Funkcjonariusze apelują o przestrzeganie przepisów, zwłaszcza we wspomnianym miejscu. W ostatnim czasie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili działania kontrolne w rejonie przy szpitalu w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej. Tam właśnie kierowcy nagminnie nie stosują się do znaku zakaz zatrzymywania się. Również nagminnie kierowcy zatrzymują się w miejscu przeznaczonym do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Z tego miejsca chcę zaapelować, ponieważ dochodzi nawet do takich sytuacji w tym miejscu, że po prostu karetki pogotowia nie mogą swobodnie podjeżdżać pod szpital. Myślę, że te osoby, które tak się zachowują, w ogóle albo nie mają świadomości, że utrudniają pracę służbom, które tak naprawdę spieszą z pomocą. Jednocześnie chcę też przestrzec, dlatego że oprócz licznych pouczeń, które posypały się właśnie na takie osoby w ostatnim czasie, w czasie tych kontroli było też nakładane mandaty karne, dlatego że po prostu policja podejmuje w tym względzie zdecydowane działania represyjne. Za parkowanie na zakazie grozi mandat karny i utrata punktów. Pod szpitalem obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, jest to znak B36. Według taryfikatora mamy za to karę grzywny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Funkcjonariusze będą wlepiać mandaty także za nieuprawnione parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych. Pod szpitalem jest wiele miejsc dla osób niepełnosprawnych. Za naruszenie postoju na tym miejscu jest mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych.
W rejonie szpitala policja zapowiada kolejne kontrole. W tajemniczym ogrodzie odbyło się spotkanie z Anitą Głowińską, autorką niezwykle popularnych książeczek dla najmłodszych. Autorka uwielbianej przez najmłodszych serii o przygodach Kici Koci, Anita Głowińska, gościła w tajemniczym ogrodzie, oddziale dziecięcym Biblioteki Miejskiej. Spotkanie połączone z kiermaszem książek dla dzieci zorganizowano w ramach klubu Malucha. Pisarka opowiedziała o swojej pracy i przeczytała fragmenty rewelacyjnej serii Do kieszonki. Początkujące czytelnicy, czyli dzieci w wieku 3 i 4 lat, mieli okazję zadać kilka pytań gościowi Biblioteki Miejskiej. Nie wszystkie były związane z książkami. Artystka zajęła się twórczością literacką i ilustratorską dzięki swoim dzieciom. Odpowiedź jest bardzo prosta. Pojawiły się dzieci w moim życiu, po prostu. Znaczy oczywiście najpierw córka i ona była powodem, dla którego w ogóle zainteresowałam się światem dziecięcym, bo do tej pory, to nie powiem, różnie to bywało. Dzieci bardzo lubiłam, ale cieszyłam się, że one są wokół, a nie w moim domu. I nie wyobrażałam sobie po prostu życia z dziećmi. Natomiast jak się córka pojawiła, przestałam sobie wyobrazić życia bez. Także i to był taki impuls, dla którego zaczęłam myśleć o dzieciach, malować również dla dzieci. Pierwsze obrazki to były właśnie obrazki nad łóżkiem mojej córki, teraz nad łóżkiem mojego synka również. Potem pojawiły się historie i odwróciła się kolejność. To znaczy w tej chwili zaczynam historię najpierw pisać, a potem ilustrować. Jako że dzieci są bardzo wymagającymi odbiorcami, trzeba w sposób szczególny podejść do tego, co chce się im przekazać. Na co zwrócić uwagę? Wow, zadaje mi pani bardzo trudne pytanie. Niech się zastanowię. Na pewno trzeba dzieci bardzo uszanować i traktować je poważnie. Nie myśleć o nich w kategoriach, że to dziecko nie zrozumie, bo dzieci bardzo wiele rozumieją, chociaż czasami nie potrafią tego przekazać. Więc trzeba dzieci po prostu obserwować, rozumieć, szanować i je kochać. I to załatwia właściwie wszystko. W 9. rocznicę śmierci Jana Pawła II w Saloniku Literacko-Artystycznym otwarto wystawę zatytułowaną Jan Paweł II. Wielki Czytelnik. W samo południe 2 kwietnia w Saloniku Literacko-Artystycznym otwarto wystawę zatytułowaną Jan Paweł II. Wielki Czytelnik. Wystawa poświęcona jest pasji czytelniczej papieża Polaka. Pokazuje osobę papieża w różnych sytuacjach, ale zawsze z książką w ręku. Wernisaż uświetnili uczniowie szkoły muzycznej 1. i 2. stopnia, którzy zagrali Barkę, ulubioną pieśń papieża. Bogactwo życia i spuścizna Jana Pawła II, a także 2 rocznice były doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na to, co w bibliotece najważniejsze. Z okazji przypadającej dokładnie dzisiaj, 2 kwietnia, 9. rocznicy odejścia do domu ojca Jana Pawła II i z okazji 10. rocznicy nadania jego świątobliwości tytułu honorowego obywatela miasta Inowrocławia, Biblioteka Miejska zorganizowała tę skromną wystawę. Na ekspozycję składają się fotogramy z Księżnicy Pomorskiej w Szczecinie, a także zbiory Inowrocławskiej Księżnicy. Wobec bogactwa życia i spuścizny Jana Pawła II, my postanowiliśmy zwrócić uwagę na to, jakim czytelnikiem był papież, stąd tytuł wystawy Jan Paweł II Wielki, Czytelnik. Możemy poprzez fotogramy wypożyczone z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie zobaczyć papieża zawsze z książką pod ręką, w ręku. W różnych sytuacjach książka towarzyszyła papieżowi i anegdoty z tym związane. Papież czytał poezję romantyczną, są gabloty z kontekstami nawiązującymi do Słowackiego, do Norwida, ale też, co ważne dla nas, ważny był dla papieża Kasprowicz, na wspomnienie którego uśmiechnął się papież serdecznie, kiedy przyjmował delegację z Inowrocławia. Wystawę można oglądać do 5 maja. O unijne pieniądze w ramach zawartego klastra turystyki medycznej i uzdrowiskowej będą wspólnie zabiegać miasto Inowrocław wraz z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan z Torunia. Miasto Inowrocław wspólnie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan z Torunia będzie walczyć o unijne środki. Inowrocławski ratusz przystąpił do klastra turystyki medycznej i uzdrowiskowej. W jego skład wchodzą uzdrowiska, przedsiębiorstwa, a także uczelnie z całego województwa.
Celem klastra jest promocja turystyki medycznej i uzdrowiskowej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w regionie kujawsko-pomorskim. W ratuszu właśnie podpisano porozumienie z organizacją pracodawców Lewiatan, co umożliwia wspólne aplikowanie o fundusze unijne w wysokości do 100 tysięcy złotych. Otóż już od ponad prawie 2 lat usiłujemy zjednoczyć przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa związane ściśle z branżą medyczną i uzdrowiskową, do wspólnego działania na rzecz przyciągania klientów do naszego regionu. Ten region jest silny uzdrowiskami, ale jest również silny medycznym zasobem ludzkim i sprzętowym. I z panem prezydentem tu Inowrocławia już rozmawialiśmy wcześniej i doszliśmy do wniosku, że podpiszemy takie porozumienie, żeby działać wspólnie na rzecz tych wspólnych inicjatyw. Dzisiaj to się nazywa inicjatywa klastrowa. Dla mnie nie jest aż takie ważne, jak to się nazywa. Natomiast ważne jest, żebyśmy zechcieli działać wspólnie. To wszystko na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego weekendu i wiosennej pogody. Do zobaczenia. Ósmego kwietnia o godzinie 18 w Galerii Miejskiej przy Placu Klasztornym 2 odbędzie się wernisaż wystawy Mariana Stępaka zatytułowanej Kolekcje. 8 kwietnia o godzinie 18 w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie autorskie z Marią Wiernikowską, dziennikarką, korespondentką wojenną, reporterką.